Agnieszka Koster-Dudkowska, witam Państwa w czwartek, 2 maja, zapraszam na Jawor Express. Geosfera zaprosiła na majówkę. Wydarzenie przygotowano na 3 dni, od 1 do 3 maja. Wszystko zaczęło się od geosekretów, czyli oprowadzenia po geosferze. Wszyscy ciekawscy i zafascynowani rozwikłaniem zagadek dali się namówić do rodzinnej gry terenowej śladami notozaura. Należało odpowiedzieć na 7 pytań. Podpowiedzi znajdowały się na tablicach, do których docierano wedle mapy, ale była też zagadka z kluczem. Walory tej gry docenili i duzi, i mali. Ciekawa jest dla dzieci, bo mogą się wiele rzeczy nauczyć, które po prostu są związane z dinozaurami. Syn się też interesuje. Można też było poeksperymentować. Geosfera ma wiele zalet. To cisza, spokój, w tę majówkę również słońce i na dokładkę tężnia. Samo zdrowie. No, na pewno mamy trochę wigoru więcej jak wcześniej, ale no nie wiem tak dokładnie. No, jeżeli są jakieś schorzenia tarczycy, to nie powinno się, no ale jak się jest zdrowym, to uważam, że powinno się natężnie przychodzić i odpoczywać. Na samopoczucie chociażby. Jest człowiek rzeźki taki bardziej, no i na różne inne choroby też pomaga, no. Po takim oddawaniu się inhalacjom i polepszaniu nastroju, aż prosi się o małą czarną. Póki co tylko zdaje się z termosika. Nadal nie rozumiemy, dlaczego w geosferze nie ma kawki z ciastkiem. To dopiero byłby dobrostan. Na uroczystości pierwszomajowe zaprosiła Nowa Lewica Jaworzno. Wedle niepisanej tradycji od wielu lat 1 maja w Międzynarodowym Dniu Pracy Jaworznicka Lewica składa wieńce pod pomnikami upamiętniającymi wydarzenia powiązane z ruchem robotniczym. Już o godzinie 10 zaczęliśmy składanie kwiatów w Byczynie pod pomnikiem upamiętniającym mieszkańców Byczyny, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. Jest to nasza tradycja od wielu, wielu lat, łącznie z pochodami, które kiedyś odbywały się w Byczynie, oraz zapaliliśmy znicze na miejscu, gdzie niemiecki okupant zastrzelił za działalność partyzancką mieszkańców Byczyny. Pomnik ten został zlikwidowany przez pana prezydenta Silberta, a my konsekwentnie w tym miejscu zapalamy znicze, upamiętniając tych ludzi, którzy walczyli z okupantem. Ten pomnik za mną z tyłu to jest pomnik upamiętniający protest robotników w maju 1931 roku, kiedy to nastąpiły masowe zwolnienia, między innymi z kopalni, która tutaj była. Mieszkańcy, a czy robotnicy, pracownicy zaprotestowali. Policja przeraziła się ilości osób protestujących i zaczęła strzelać. Zastrzeliła tutaj przed bramą kopalni 6 młodych ludzi. I dlatego też w dniu święta robotniczego, 1 maja, składamy tutaj kwiaty, upamiętniając tą smutną uroczystość. W szczęśliwie minionym PRL-u podczas pochodów pierwszomajowych niesiono różnorodne transparenty, w tym i te na wyrost, jak choćby młodzież z partią. Z pewnością współcześnie lewicowy aktyw wymyśliłby akuratne hasła pierwszomajowe. No po pierwsze znalazłaby się demokracja i wolność, znalazłyby się prawa kobiet, bo to jest ważne. I myślę, że to są takie główne czynniki, na które by należało zwrócić uwagę. Gdyby komuś przyszła chętka na marsz pierwszomajowy, hasła te byłyby jak znalazł, a podpisaliby się pod nimi oczywista wszyscy z każdej sceny politycznej. Świat zaskakuje. Jaworznianin Paweł Nowak dwukrotnie wywalczył tytuł mistrza świata w zośce, czyli po międzynarodowemu footbagu. Skoro, jak mawiają, apetyt rośnie wraz z jedzeniem, pan Paweł postanowił powalczyć o 3 taki tytuł. Zawody już niebawem, ale sprawa nie jest łatwa. Aktualnie szykuję się do 43. mistrzostw świata w footbagu, które odbędą się w dniach 28 lipiec, 4 sierpień. Odbędą się one w Montrealu, w Kanadzie.
Będzie to bardzo prestiżowa impreza, na której zgromadzonych będzie wielu zawodników z całego świata. Jest to również dla mnie bardzo ważny wyjazd i bardzo jakby ciekawy również z punktu turystycznego, ponieważ jest to inny kontynent, bardzo odległy kraj, kraj, w którym również jeszcze nie byłem. I bardzo chciałbym tam wystąpić, żeby móc kolejny raz walczyć o tytuł Mistrza Świata. Zorganizowałem również zrzutkę, która pomoże mi spełnić ten cel. Jest to kosztowny wyjazd ze względu na ceny biletów, ceny noclegów, jak i również życia tam w Montrealu. Co mi też również bardzo pomogło w tym pozyskanie kilku sponsorów, za co im bardzo dziękuję. Aktualnie również poszukuję kolejnych, także będę wdzięczny za każde wsparcie. No i będę trenował, będę dawał z siebie wszystko, żeby osiągnąć tam jak najlepszy cel. Każda kwota jakby wesprze mój wyjazd i pomoże mi godnie reprezentować Jaworzno, jak i całą Polskę na arenie międzynarodowej, co może przysporzyć wiele sukcesów mi, jak i rozgłosu temu miastu. Zainteresowanym podajemy, że pan Paweł osiągnął taką biegłość w Zośce tylko regularnymi ćwiczeniami. I tak 3 godziny dziennie, nawet w weekendy. Oczywiste, aby wywalczyć trzeci tytuł Mistrza Świata, należy zaprezentować nowy układ z nową muzyką. Tutaj odgrzewane kotlety się nie liczą. Życzymy panu Pawłowi powodzenia. Ludowy Klub Sportowy Ciężkowianka Jaworzno po raz 9 zorganizował memoriał Mirosława Ciołczyka w piłce nożnej. Na liście organizatorów znalazł się również Urząd Marszałkowski, Śląskie Zrzeszenie LZS, Gmina Jaworzno i 5 jaworznickich firm. No dzisiaj spotykamy się na cyklicznym 9 już memoriale Mirosława Ciołczyka, niegdyś wspaniałego środkowego pomocnika, jeszcze LZS Ciężkowianka Jaworzno, trenera, nauczyciela, wychowawcy młodzieży, członka zarządu LKS Ciężkowianka Jaworzno, a myślę, że nade wszystko niezależnie od działalności na rzecz oświaty, to długoletniego, wspaniałego dyrektora Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie. Turniej rozegrano w czwartek, 2 maja na Stadionie Miejskim. W szanki stanęło 11 drużyn w kategoriach wiekowych Orliki, Żaki i Skrzaty. Opinie obserwujących zmagania małych sportowców były wręcz entuzjastyczne. Bardzo fajne jest to, że tak małe dzieci, tak właśnie małe szkraby, adepci piłkarscy już chętnie rywalizują, już chętnie grają w piłkę i się uspartawiają. Poziom bardzo wysoki, bardzo się to przyjemnie oglądało i taka inicjatywa memoriału jest cudowną inicjatywą, która powinna być w dalszym ciągu rozwijana i utrzymywana. W puli nagród znalazło się 11 pucharów i 150 medali. W kategorii Żaki najlepsza z drużyn zdobyła 12 bramek. Najwyższy wynik tej kategorii to 7-0. Ważne jest to, że dosłownie każda z drużyn otrzymała dyplom za zajęcie pierwszego miejsca. Może nieco to przewrotny zamysł, ale jak nas przekonywano, ma uzasadnienie. Przecież tacy mali przegrani mogliby się zniechęcić, a nie o to idzie. Sport ma przynosić małym zawodnikom wyłącznie radość i satysfakcję. Nadwyżki zbóż pozostaną problemem także w kolejnym sezonie. Wszystko zależy od zwiększenia możliwości eksportowych. Wojna w Ukrainie, jeżeli chodzi o polski rynek zbóż, przejawiała się przede wszystkim w rosnącym lawinowo imporcie ukraińskiego ziarna na obszar Polski. Dotyczyło to głównie kukurydzy oraz w nieco mniejszym stopniu pszenicy. Należy jednak zaznaczyć, że ten import nie rósł niebotycznie, ale był znacznie, znacznie większy niż w okresie poprzedzającym wojnę. Import z Ukrainy jest tylko jednym z czynników powodującym wzrost nadwyżek w polskim sektorze zbożowym. Po pierwsze, od kilku lat mieliśmy zbiory zbóż na poziomie 34-36 milionów ton, co przekładało się na co po dodaniu zapasów początkowych i importu przekładało się na bardzo duży poziom podaży krajowej przy stabilnym, można powiedzieć, popycie krajowym. Na krajowe zużycie składa się zużycie paszowe, które jest, no, można powiedzieć, dominującym składnikiem popytu krajowego, ale ono w ostatnich latach wykazywało tendencję spadkową bądź też stabilizację. A dzieje się to z powodu takiego, że kilkanaście lat wcześniej mieliśmy w kraju po głowie trzody na poziomie zbliżonym do 18 milionów sztuk. Obecnie mamy poniżej 10 i to spowodowało redukcję zapotrzebowania na pasze
w produkcji trzody chlewnej i nie zostało skompensowane całkowicie rosnącym zapotrzebowaniem na pasze w sektorze drobiu czy w sektorze mleczarskim. Samowystarczalność taka bieżąca, czyli stosunek zbiorów do zużycia krajowego, się kształtuje na poziomie 130-140%, czyli mamy produkcję przewyższającą zużycie o 40%. I tą nadwyżkę trzeba jakoś zagospodarować. Jedyną rozsądną drogą w krótkiej perspektywie czasowej wydaje się eksport, ponieważ nie możemy z roku na rok gwałtownie zwiększyć popytu krajowego, a jednocześnie zapowiadają się dobre zbiory ponownie przy mniejszym imporcie. Także no, istnieje nadzieja, że będziemy mieli trochę mniejsze nadwyżki, ale tak jak mówiłem, to będzie zależało od tego, ile będziemy zdolni wyeksportować. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Jawor Ekspresu. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę miłego majowego weekendu. Do zobaczenia już w poniedziałek.